Obecnie w Valorancie mamy 4 permanentne tryby gry, czyli nierankingowa, rankingowa, Spike Rush oraz Deathmatch. I mamy też 3 tryby, które są między sobą w takiej rotacji. Jest to albo ekskalacja, albo replikacja, albo walka na śnieżki. W zależności od pory roku i od widzimisię Riotu, mamy taki tryb, jeden z tych trzech, jako 5 permanentny w Valorancie. No, czyli nie jest permanentny, bo się zmienia. Mniejsza z tym, w każdym bądź razie, do Valoranta zostanie dodany nowy tryb, ale będzie to coś całkowicie innego. Będzie miał osobną zakładkę, więc oglądajcie cały ten film. Ja powiem wam, kiedy zostanie to dodane, jak to wygląda, o co w tym w ogóle chodzi, więc oglądajcie. Mowa tutaj o Valorant Premier, czyli trybie, który zostanie dodany jako tryb turniejowy do Valoranta. Od teraz, w sensie od momentu wprowadzenia tego trybu do gry, nie będziesz musiał już zapisywać się na jakieś turnieje, na jakichś stronkach, nie będziesz musiał wchodzić w 5 do lobby i ugadywać się tam z przeciwnikami, kto do jakiego teamu i tak dalej, tylko w grze będziesz miał oficjalne turnieje od Riotu, oficjalne turnieje, oficjalne kwalifikacje do jakichś dużych turniejów w Valorancie i możliwość tworzenia własnych. Więc od teraz również twórcy turniei nie będą musieli robić go na jakichś stronkach, tylko po prostu mogą zrobić turniej bezpośrednio w grze, no i skopiować link z zaproszeniem do turnieju i wysłać graczom, których zaprasza, żeby oni sobie stworzyli drużynę i dołączyli tą drużyną do tego turnieju. Znamy już nawet pierwsze grafiki tego trybu, więc zobaczcie. Teraz na ekranie widzicie, jak wygląda takie menu tego Premier Valorant. Jest to, widzicie, napisane Premier Alpha w lewym górnym rogu. No i widzimy tutaj, mamy następny mecz Ascent zaplanowany na godzinę. Po lewej widzimy nawet terminarz meczów, które mamy zaplanowane na przyszłość i widzimy, że te mapy już są wybrane, więc albo banowanie map odbywa się dużo wcześniej, albo te mapy są wybierane automatycznie, ale wydaje mi się, że po prostu są banowane dużo wcześniej. Natomiast po prawej stronie ekranu widzimy tutaj logo swojego teamu, które wybieramy wcześniej. Tak wygląda ekran wybierania loga i kolorków, no to jest nieistotne. Niżej mamy nazwę swojego teamu, tutaj nazywa się to Manacura, dziwna nazwa, ale spoko. Hashtag Sage. Ten hashtag nie wiem, co znaczy, to jest randomowy hashtag jakiś wybierany przez gracza pewnie. Jeśli byłby on związany z tym, że on gra zawsze Sage, no to by nie miało sensu, ponieważ generalnie w teamach gra się tak, że na każdą mapę gra się inne postacie. No także związanie się z jedną postacią na całą rozgrywkę, na cały turniej nie miałoby sensu. Ale niżej widzimy Dywizja 11, 0 punktów. No i co to znaczy? Żeby awansować do playoffów, potrzebujemy ich aż 500, z tego co widzimy na ekranie. Zwróćcie też uwagę, jak wiele meczy jest zaplanowanych. To wygląda jak taka liga, która trwa cały akt i umożliwia graczom, drużynom, które aspirują na bycie pro, przebić się. Bo jeśli taka drużyna będzie grała właśnie taki turniej, który załóżmy trwałby cały akt, więc skoro potrzebujesz aż 500 punktów, żeby awansować do playoffów, to musisz tych meczy wygrać bardzo dużo. Jeśli oczywiście bierzemy pod uwagę to, że to jest liga, która trwa cały akt, no i tam za wygraną masz, nie wiem, 25 punktów, może 50 punktów, nie wiem ile, ale obstawiam 25, coś takiego. Żeby generalnie, jeśli zakładamy oczywiście, że to jest liga na cały akt, to żeby przejść do tych playoffów, to musisz wygrać chyba 38 meczy, przegrać możesz 2 albo 3, nie wiem, to są spekulacje, tego w żaden sposób nie obliczałem, ale chodzi tu o to, że taka drużyna, która dostała się do playoffów, faktycznie by była jedną z najlepszych, które są tylko możliwe, bo spośród całego community Valoranta w swoim regionie, czyli załóżmy w Europie, a co za tym idzie, większy region, więcej graczy, więcej drużyn, które są dobre i faktycznie zasługują na to, żeby przejść dalej. Drużyna, która wygrałaby taką całą aktową ligę, mogłaby liczyć na przykład na zaproszenie do VCT Masters. VCT Masters, jeśli ktoś nie wie, jest to taka liga w Valorancie dla profesjonalnych drużyn, z której możecie dostać się do VCT Challengers, czyli głównego turnieju Valoranta, który odbywa się raz na rok. Ale odbiegnijmy na chwilę od tematu tej ligi. Teraz skupmy się na tym, co to dla nas znaczy. Co dla nas znaczy ten tryb turniejowy, czyli takich zwykłych graczy, którzy są w sobie pograć, może czasem zagrać jakiś turniej, bardziej for fun, mniej for fun, nie ma znaczenia. No dla nas to oznacza to, że na pewno będzie łatwiej graczom również tworzyć turnieje, ponieważ będą mieli teraz w grze narzędzia do tego. Nie będą już musieli go robić na jakichś stronkach, tak jak już mówiłem wcześniej, więc będzie wszystko bardziej intuicyjne, będzie się nam łatwiej zapisać na jakiś turniej. Z pewnością pojawi się też więcej turniej, ponieważ będzie bezpośrednio w grze mechanizm do tworzenia tych turniej. Nie będzie to już takie skomplikowane. Za chwilę powiem, kiedy ten tryb zostanie dodany do Valoranta, ale najpierw pokażę wam, jak wygląda tabela playoffów. Tak to się prezentuje, taka drabinka playoffów, przepraszam, nie tabela playoffów. Ładna graficzka, ale nic specjalnego. I teraz powiemy sobie, i dlaczego teraz będzie o wiele prościej dostać się na takie VCT Master, znaczy prościej. Prościej dostać się nie będzie, właściwie to trudniej, ponieważ więcej osób będzie to grało, ale prościej będzie się dostać, prościej będzie to zagrać pod względem dostępności. Ponieważ teraz, no,
Większość osób nawet nie wiedziała, gdzie się do tego zapisać, gdzie startować. Teraz każdy będzie miał możliwość zapisania się bezpośrednio w grze. Więc kiedy ten tryb zostanie dodany do gry? Teraz na ekranie widzimy plan e-sportu w Valorancie na rok 2023 i na samym dole widzimy, że planują oni właśnie połączyć świat e-sportu w Valorancie, wdrążyć go właściwie do gry, ponieważ obecnie on był w ogóle niepołączony. Tam e-sport w Valorancie był rozgrywany na jakichś stronach, gdzie się zapisywałeś. No, nie rozumiem, dlaczego tak było, ponieważ Valorant właśnie od początku swojego istnienia stawiał na e-sport, więc nie wiem, dlaczego dopiero teraz dostajemy taki tryb turniejowy, w którym każdy może się zapisać na taki turniej. Dziwne, no ale w końcu najważniejsze jest to, że finalnie go dostajemy. Wyżej widzimy także, że planowane są do dodania 3 nowe ligi, czyli do drabinki, w sumie do tych takich głównych Valorant Champions zostaną dodane jeszcze 3 szczebelki, żeby się wspiąć na samą górę, czyli dostać do VCT Challenge, Champions, przepraszam, no to musimy teraz jeszcze przejść przez dodatkowe 3 ligi. Jest to bardzo dobre, ponieważ jeśli byśmy zostali przy tym starym formacie, gdzie jest VCT Masters, Challengers i Champions, no to jakbyśmy otworzyli to dla wszystkich, to tam by zrobił się taki natok, ponieważ dobrych drużyn w Europie jest naprawdę bardzo dużo i takich przyszłych dobrych drużyn też jest bardzo dużo, więc musi zostać dodane po prostu więcej lig, żeby tam te takie słabsze były w tych niższych, troszkę wyższe były w średnich i no rozumiecie, o co mi chodzi, po prostu podział musi być większy. Wszystko zostanie dodane w 2023 roku, prawdopodobnie na początku, styczeń, luty, maksymalnie marzec, ale to naprawdę maksymalnie, więc wygląda to, no tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że wam się spodobał odcinek, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subika, wbijajcie na Twitcha, jutro o godzinie 11:00 będziemy na moim Twitchu grać turniej w LoLa, stream jest od 9:00, ponieważ jest weekend, a ja w weekendy streamuję od 9:00, a od 11:00 gramy turniej w LoLa, także od Dagrasso możecie zostawić tam followa na Twitchu. No i to by było na tyle. Cześć!